Proszę. I teraz trener Łukasz Kulik. No i trenerze, cieszę się, bo co kolejny wywiad, to zacząć muszę od gratulacji za 3 punkty. No znowu gratulacje, 3 punkty pewne, zwycięstwo, pierwsza bramka naszego po powrocie kontuzjowanego zawodnika. Co trener by po tym meczu, tak krótko, podsumowanie takie krótkie meczu? Myślę, że wynik jest troszeczkę mylny, bo pierwsze pół godziny byliśmy zdominowani przez przeciwnika. Widzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, ale jak coś wiemy, to jest jedno, a czy coś będziemy potrafić zrobić, to jest drugie. Uważam, że Dunajec jest bardzo mocnym zespołem i ilość punktów i miejsce w tabeli nie oddaje tego, jak ta drużyna gra w piłkę. Ale po pół godziny myślę, że zaczęliśmy dochodzić do głosu, byliśmy coraz częściej my przy piłce, zaczęliśmy stwarzać coraz więcej sytuacji i koniec końców gra się 90 minut, więc od tej 30 minut byliśmy drużyną lepszą, co udowodniliśmy szczerymi bramkami. Dobrze, gratuluję, proszę złożyć gratulacje wszystkim zawodnikom i dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.